Chcę Wam pokazać, jak w prosty sposób zrobić karuzelę nad łóżeczko dziecięce, taką ozdobę, która wisi na suficie. Żeby takie coś wykonać, będziecie potrzebowali kołka. To jest właśnie taki długi kołek, który musimy przeciąć na 4 części. Oprócz tego będziecie potrzebować filcu oraz kordonka, waty. Będziecie potrzebować wiertarki, nożyczek krawieckich i takiego klocka. I teraz uwaga, w tym klocku wyznaczamy dokładnie środek 4 ścian. 3. Ok, i zabieramy się za wiercenie. Najpierw przy takim wiertle warto się wbić. I teraz, moi drodzy, jedziemy po jednej krawędzi, a te dwie na przeciwległe zostawiamy puste. Teraz zobaczcie. Ciach, 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 ciach. Coś takiego nam będzie wisieć i na górze wkręcamy tylko siłą naszych rąk taki oto malusieńki haczyk. I na tym haczyku to będzie wisieć. Jeszcze oczywiście możecie wzmocnić to za pomocą albo kleju stolarskiego, albo mojego ulubionego narzędzia, czyli kleju na gorąco. Ok, zostawiamy to wszystko, żeby nam klej stwardniał, wszystko się świetnie będzie trzymać. Oczywiście na tej konstrukcji możemy powiesić wszystko. Koraliczki, lustereczka, ale ja wybrałam takie proste ozdoby z filców. Co będziemy robić? A zróbmy sobie jedną gwiazdkę. I teraz jak macie kształt, to możecie go albo po prostu powiesić jako 2 kształty, 2 gwiazdki. Filc jest dosyć plastycznym materiałem i też sztywnym, więc będzie dobrze wyglądać. Albo użyjemy waty, mojego największego wroga, i będziemy szyć. Chcę, żeby kordonek był widoczny. Czy ze mną jest coś nie tak, że mnie odpręża szycie i gotowanie i sprzątanie? Jak wracam najbardziej zmęczona z pracy do domu, to biorę się za odkurzanie mieszkania. Faktycznie coś jest z tobą nie tak. Zostało mi ostatnie ramionko gwiazdkowe i teraz muszę naładować tam waty, co nie jest dla mnie proste, bo nie znoszę dotykać waty. Okej, no i zszywamy ostatnie ramionko. No tak, filc, materiał idealny. Zobaczcie, jaka fajna gwiazdka nam wyszła. Tudu! No i te wszystkie rzeczy teraz nam mogą zawisnąć na karuzelce. Tudu, du, du, du. No dobra, i tak to mniej więcej będzie wyglądać. Oczywiście jeszcze można dodać więcej zabawek, czy też możecie sami wybrać materiał, z których je robicie. Ale moim zdaniem to jest doskonały prezent, na przykład dla przyjaciół, którym właśnie ma się narodzić dziecko.